Wreszcie to się dzieje. Wracamy do Ekstraklasy. Górnik wraca do Ekstraklasy po 15,5 roku. Nareszcie jesteśmy z powrotem w elicie. Syndrom trzeciej kwarty. Witamy w czwartym odcinku. Dominik Hołda oraz Michał Bożemski. Witam Państwa. Witamy właśnie w kolejnym odcinku. Będziemy sobie mówić o tym meczu z Kingiem Szczecin, czyli pierwszym meczu Górnika w Ekstraklasie po 5679 dniach. No to jest nieprawdopodobna cyfra. Mówiłem, Dominik, człowiek, statystyka, człowiek chodząca encyklopedia koszykarska, świetnie to wyliczył, ale to tylko pokazuje, te tysiące pokazują ten ogrom czasu, szmat czasu, kiedy nie byliśmy w tej ekstraklasie, więc jesteśmy nawet lekko spięci przed tym programem. Dlatego jesteśmy na galowo. Tak, dzisiaj, jesteśmy na galowo. To są wielkie chwile dla wałbrzyskiej koszykówki. Dużo się wydarzyło w weekend. Akurat nasz rywal grał w finale Superpucharu Polski. O czym sobie pewnie za chwilę będziemy rozmawiać, ale też wcześniej sobie opowiemy trochę o meczu sparingowym Górnika Zamek Książ Wałbrzych z GTK Gliwice. To była taka próba generalna przed sezonem. Porażka 64-75 Wałbrzyszan. Co, Michał, myślisz o tym meczu? Jakie są Twoje wrażenia i przemyślenia? Moje przemyślenia z takiej pozycji, powiedzmy, bardziej trenerskiej. Byłem tam za koszem, obserwowałem. Wydaje się troszeczkę, że brakowało tego zgrania. Jakbym to był jeden z pierwszych sparingów z początku września, to bym był spokojny, ale z drugiej strony dobrze, że to się wydarzyło, że taki mecz z ilością kibiców, że już był ten doping, że coś tam było, to troszeczkę zawodnicy, którzy nie grali do tej pory w Wałbrzychu, czy tam w polskiej lidze, no, ale mówimy tutaj konkretnie w Wałbrzychu, trochę poczuli ten smak tego, co ich będzie czekało. Wiemy, z Kingiem jest sold out, wszystkie bilety są wykupione, więc na pewno atmosfera będzie mega, jak zawsze u nas w Wałbrzychu, ale to też może sparaliżować. No i tak troszeczkę w tym meczu też to wyglądało. Brakowało mi dzielenia się troszeczkę piłką. Zawodnicy na piłce za bardzo chcieli sami kreować grę. Brakowało mi skuteczności. Todd Goucher, który naprawdę bardzo dobrze rzuca za trzy, bo to trzeba wyraźnie powiedzieć, jest strzelcem. No tutaj nie wiem, czy się po prostu spalił, tak jak mówiłem, tą publiką. Nie mógł się wstrzelić z czystych pozycji niejednokrotnie, ale to są takie elementy, które są do wyćwiczenia. Tutaj jakby o to bym się nie martwił. Osobiste, no też nie wpadały. Gdyby wpadły te osobiste dwie trójki Goucherowi, to ten wynik byłby zgoła inny. Ale martwi mnie też brak biegania do kontry. Jakoś tak to nie poukładane do końca. Maciek Bojanowski, Kacper Marchewka, to powinni być ci gościowie, którzy skrzydłami biegają do kontry, zrzucane dalekie piłki, Marchewko ma dynamit w nogach i powinien to świetnie wykorzystywać i pakować piłkę z góry. Ale wiemy, że to jest tylko sparing. Dobrze, że to jest, tak jak powiedziałem, dobrze, że to się wydarzyło. Obrona też za dużo tych wpuszczeń do środka. Kasper Gordon, młody zawodnik, który nie jest jakimś, powiedzmy, mega doświadczony rozgrywającym, w pewnym momencie naprawdę grał jak profesor, wjeżdżał tam pod kosz. Łatwo mijał Gilberta? Tak, łatwo mijał Gilberta, nie było tej pomocy, przy rzutach też widziałem, nie było switchów między wysokimi, jakieś tam rzuty wpadały. Fakt, chyba Gliwice zawodnicy, kurczę, krzesłem by rzucili za trzy, to by wpadało. Już mieli dużo takich pozycji, które z reguły nie wpadają. Więc no, koszykówka po prostu, wydarzyła się koszykówka. Tak to chciałbym podsumować, też nie chciałbym zostawić jakby złego wrażenia w tym wszystkim, aczkolwiek 64 punkty na własnej hali, no jest to troszeczkę za mało, żeby walczyć, a Gliwice są zespołem, z którym wydaje mi się, że będziemy się tutaj bić o te miejsca takie, które nas najbardziej tutaj interesują, czyli starać się wejść do ósemki. Dokładnie tak. No, jeżeli chodzi o mnie, no to mam podobne przemyślenia co ty, ale tutaj też warto dodać tą słabą skuteczność z rzutów wolnych, te 13-31 na własnej Górnika hali. We własnej hali. To jest trochę niepokojące, no ale też musimy pamiętać o tym, że w
Górniku były problemy zdrowotne, 2 tygodnie bez treningu 5-5, o czym trener Adamek mówił już po spotkaniu, no i ta plaga kontuzji trochę wcześniej, no bo wiemy, że Joshua Patton miał nie grać w tym meczu, ale jednak wszedł na moment, bo był potrzebny. Patton ma problemy ze stawem skokowym, wiemy, że wcześniej Maciej Bojanowski miał wybity palec w trakcie tych przygotowań, chociażby no Ike Smith, który w tym meczu nie wyglądał dobrze, ale on też ma problemy z barkiem, więc to jest kolejny gracz, któremu coś dolega. Damian Durski jeszcze w trakcie przygotowań też miał swoje problemy na odcinku szyjnym, a więc no te problemy cały czas gdzieś tam przenikają przez Górnika. Gołczer, o którym mówiłeś, 0 na 10 z gry, a więc no tutaj zabrakło bardzo tej jego skuteczności, ale jeżeli chodzi o GTK, to mnie bardzo no, zadziwił przede wszystkim Matt Mylon, czy też Matt Mellon, jak mówił nasz speaker Michał Stopiński podczas meczu, no ale to jest bodajże Matt Mylon, Amerykanin. Jest takie określenie po angielsku mellow, czyli dojrzały, i ten nasz Mylon w GTK był taki dojrzały. On trafiał mnóstwo rzutów, prezentował się naprawdę dobrze, był najskuteczniejszym graczem Gliwicy na początku spotkania. No i to jest chłopak, który został tak wyciągnięty do koszykówki z powrotem przez GTK, bo on rok nie grał. On nigdzie nie grał przez rok. Wcześniej grał w lidze szwajcarskiej, w lidze rumuńskiej, a więc chłopak znikąd pojawił się i prezentuje się naprawdę świetnie. Widać było tą swobodę gry, tak? U wszystkich zawodników jakby GTK. Dało się odczuć, że jest to drużyna bardziej zgrana na ten moment, tak? Mówimy tutaj o tydzień do meczu, więc to jest jakby taki trochę alert w tym wszystkim, ale tak jak mówiłeś, no nie ma co tutaj oceniać jeszcze jakoś negatywnie tego wszystkiego. To był po pierwsze tylko sparring, po drugie no nie było możliwości grania 5-5 na treningu, no i przetestowania wszystkich zagrywek zarówno w ataku, jak i w obronie, bo jakby po jednej i po drugiej stronie parkietu są określone zadania dla zawodników i określona taktyka, więc myślę, że to miało ogromny wpływ na to. Ja się bardzo cieszę, że właśnie chłopcy poczuli ten smak już tej ligowej koszykówki tutaj w Wałbrzychu. Kibice dopisali jak zwykle sektor C1 mocno dopingowo, było głośno, więc myślę, że takie naprawdę pierwsze koty za płoty. No i czekamy na piątek, godzina 17:30, Aqua Zdrój. Dokładnie tak, jeszcze wracając do tego meczu z GTK, no tam Chris Czerapowicz, który grał już wcześniej w Polsce, on był bardzo dobry w tym spotkaniu, trafiał seryjnie, Martin Szlaksa, Łotysz, także bardzo skuteczny, no i widzimy, że GTK bardziej stawia na tych ludzi sprawdzonych w Polsce, no bo i jeden i drugi w Polsce grali na wysokim poziomie, no i GTK teraz ich sprowadziło do siebie, no Laksa drugi sezon już w Gliwicach i widać, że to jest pomysł, my trochę ryzykujemy, ściągamy zagranicznych graczy spoza, bez doświadczenia. Ja myślę, że tutaj wszyscy ryzykują, bo to masz 70% około zawodników w rosterze, czyli w składzie każdej drużyny, to się wymienia, tak? No są jakieś pojedyncze strzały, ale z drugiej strony też są zawodnicy, którzy zmieniają kluby, ale znają Polskę. Tutaj tak. W tym wszystkim. Mi też bardzo zaimponował wysoki zawodnik, chyba z numerem 14, aczkolwiek te koszulki nie były koszulkami meczowymi. Nie kojarzę teraz nazwiska. Polak. Tak, wysoki. Frąckiewicz. Dokładnie, Frąckiewicz. Świetnie bił się na tablicach. I świetnie na switchach sobie radził. Pamiętam, że miał Gołczera obok siebie. Gołczer był z piłką i nie mijał go. Nie dał się minąć. Gołczer też nie zaatakował tego wyższego gracza. Mógł to zrobić. Byłby pewnie szybszy na nogach. Ale jednak pamiętam, że to była taka akcja, że Gołczer rzucał przez ręce Frąckiewicza. Więc tutaj no, na pewno też duża rola. Naprawdę bardzo dobrze się prezentował. Ale... Tak, był taki moment jeszcze w tym meczu. 4 minuty do końca. 5 punktami prowadziło GTK. Mieliśmy piłkę w dłoniach. No i zabrakło takiego clutch playera, który mógłby w tym momencie przejąć grę, przejąć wynik, pomóc odrabiać te straty. Nie było gracza, który mógłby trafić ważną trójkę w takim trudnym momencie. No i też no, pamiętajmy, że GTK, mówię się o Gordonie, świetny mecz, naprawdę prezentował się z dobrej strony, bo zabrakło Mario Iringa, pierwszego rozgrywającego GTK, Słowaka. Jego nie było, szansa dla Gordona oczywiście tutaj wykorzystana. No a jeszcze ten Czerapowicz, o którym mówiłem, grał z Darkiem Wyką kiedyś w Krośnie razem. Teraz panowie się spotkali po latach, po bodajże 7 latach znowu, ale już po dwóch stronach barykady, ale ten Darek Wyka też miał problemy. Miał swoje problemy z faulami, tak. 3 faule szybko, potem go brakowało tej rotacji wysokiej, bo wiemy, że Patton miał problemy, więc tutaj jednak też jest pewien problem. Grzesiu Kulka też miał 3 faule tam w pewnym momencie, to chyba było w pierwszej połowie. No i tak naprawdę na drugą połowę przez chwilę
Trener, ja dowiedziałem się w sztabie szkoleniowym przed meczem, że raczej Joshua nie zagra w tym meczu i to było tak na 95%, a tu się okazało, że problemy były i ten Joshua wyszedł na parkiet i tak naprawdę nie wiemy, jak on gra. Nie wiemy. I też ja byłem przekonany, że zawodnik będzie taki, wiesz, bardzo atletyczny, podkoszowy, a on oddał dwa celne rzuty z pół dystansu. Tak, tak. Więc tutaj jakby troszeczkę inaczej niż żeśmy wcześniej zapowiadali, ale mówię, no on na pewno jest troszeczkę jeszcze nie w grze, nie w takim rytmie meczowym, nawet jak nie uczestniczył, nawet jeżeli było grane 5 na 5 wcześniej, no to nie brał udziału, więc do końca nie wiadomo, jaki jest jego potencjał. A druga strona medalu jest taka, że zadziwiająco coś za dużo naszych zawodników leży na parkiecie. Mhm. Wiem, że Ike w samej końcówce, coś tam chyba z kolanem, czy z, nie wiem, nie chcę. Bałem się o Maćka Bojanowskiego, który po kontuzji wrócił, ale okazało się, że dostał szczęście w nieszczęściu w splot słoneczny, więc wyszedł, z powrotem grał. No musimy tutaj mocno szanować, znaczy nie da się szanować jakby zdrowia grając na całość i tutaj w naszym wałbrzyskim stylu gryźć parkiet tak zwany. Widziałem też strach troszeczkę w oczach trenera Andrzeja Adamka, kiedy ktoś tam leżał na parkiecie, no bo już tych kontuzji trochę mamy, mikrourazów i nie chcielibyśmy, tak, żeby na początku sezonu takie rzeczy się wydarzyły, a mamy doświadczenie. Wracamy do BJ Spencera, który grał z kontuzją, też kompletnie zawiódł i od razu po kilku meczach poleciał do domu 17 lat temu. Mhm, dokładnie tak. Przenosimy się płynnie do tego meczu, który już w piątek, czyli spotkanie z Kingiem Szczecin, no ale powiedzmy sobie trochę o tym zarysie historycznym, starć z drużynami ze Szczecina, bo nie możemy powiedzieć z Kingiem, bo to jest klub taki dość młody, z którym nie mieliśmy okazji się spotkać w rozgrywkach ligowych, oni byli wyżej, my byliśmy niżej, to się tak trochę rozmywało. No ale 1982 rok, mecz z Pogonią Szczecin, Mieczysław Młynarski, 90 punktów, to był wtedy ten rywal, to była Pogoń, której Młynarski rzucił tak wiele punktów, historyczne spotkanie, no ale też musimy sobie trochę przesunąć tą naszą oś czasu bliżej obecnych czasów. Tak, a taką anegdotkę, bo trener Młynarski, miałem przyjemność trenować, mówił, że rekord oczywiście do dzisiaj jest niepobity. Oczywiście. Mówił, że w przerwie meczu trener kazał grać na Mietka. Mietek, gramy na ciebie. Stasiu Kiełbik tak samo mówi, dobra, gramy na Mietka. I jemu było o wiele trudniej wtedy zdobywać punkty. Jakby po złości zawodnicy robili, bo tam bodajże trener Rytko był trenerem Pogoni Szczecin. No i tam znali się tutaj z wałbrzyskich realii. No i tego Mietka chcieli tam, miało o wiele trudniej po prostu. Chyba do przerwy 40 ileś punktów rzucił. Tak, druga i wtedy też nie było rzutów trzypunktowych, pamiętam. Tak, i pamiętam, trener mówił, Michał, ja oddawałem rzuty z 10 metrów, 9 i to wpadało. Więc, byłoby więcej tych punktów. Więc punktów mogłoby być i 100 i wierzymy, że byłoby 100. Ale to już jest historia, tak, to jest za nami. Chociaż chcielibyśmy, żeby któryś zawodników naszej drużyny rzucił 90 punktów, chociażby nawet niech będzie połowa, 45 też się nie obrazimy i mecz będzie wygrany. Dokładnie tak. Ostatnie spotkanie z drużyną ze Szczecina, które ja sobie przypominam, to jest sezon 2010-11 w pierwszej lidze. Wtedy rywalem był AZS Radek z Szczecina, więc zespół, który dopiero co wszedł do pierwszej ligi. To była też drużyna niżej notowana, tak jak Górnik w tamtym czasie w pierwszej lidze. Były wtedy problemy też organizacyjne, pamiętamy. No ale w tym dwumeczu ze Szczecinem dwukrotnie przegraliśmy. 4 i także 7 punktami. Ten mecz domowy 7 punktami przegrany, tam był taki kataklizm w drugiej kwarcie. Druga kwarta, wyobraź sobie, Michał, przegrana 2-22 przez Górnika. To się naprawdę wydarzyło. Druga kwarta. Zmienić program, syndrom drugiej kwarty. Syndrom drugiej kwarty. Tutaj trzecia kwarta była lepsza. I to, co dla Ciebie będzie ciekawe pewnie w związku z tym meczem, no to w drużynie ze Szczecina w obu spotkaniach był klan Majcherków, rodziny Majcherków. Tak. Trenerem był Zbigniew, a na parkiecie byli Michał Majcherek i Maciej Majcherek, którego kojarzysz z koszykówki młodzieżowej jako trener MyBasketu, tak, Szczecin. W zeszłym sezonie spotkałem się na szczeblu ćwierćfinału Mistrzostw Polski. Właśnie z trenerem Majcherkiem, a z Michałem grałem, rywalizowałem na boiskach streetballowych. O, widzisz, no to ciekawe. Świat jest naprawdę mały. Pozdrawiam serdecznie obydwu braci i tatę. Tak, i tutaj ciekawostka, Maciej Majcherek w obu meczach 13 punktów, taka pechowa dla nas 13. No i to jest też oczywiście obecny drugi trener Kinga Szczecin, więc tak, zobaczymy go w Akwazdroju zapewne, tak, 4 października. No też możemy dodać, że Krzysztof Jakubczyk w pierwszym z tych meczów grał, 9 punktów wtedy na jego koncie. W drugim już nie, bo zmienił barwy na Sporting
no i no Wrocław. To tyle, jeżeli chodzi o taką bardzo krótką historię meczów z drużyną ze Szczecina. I teraz możemy sobie pogadać o tym Superpucharze Polski, o którym mówiłeś kilka minut temu. King Szczecin grał w finale, przegrał jednym punktem 75-76 ze Śląskiem Wrocław. Andy Mazurczak rzucał na zwycięstwo w końcówce, nic z tego nie wyszło, ale to było fenomenalne spotkanie, świetnie się to oglądało. No i też taki materiał poglądowy i dla trenera Damka, ale też dla nas. Na tak. Potrzeby podcastu. Można wrócić jeszcze dzień wcześniej, bo wygrali, był jakby... W półfinale? W półfinale z Treflem, czyli tak jaki był finał. Tak, mistrz Polski kontra wicemistrz Polski, bo King to obecny wicemistrz. Tak. Dokładnie. I tutaj było widać tą siłę już Kinga. Zespół został dofinansowany. Ma troszeczkę lepszy budżet niż w zeszłym roku, więc tutaj są naprawdę zakusy na to, żeby grać w finale, no i zdobyć po raz kolejny Mistrzostwo Polski. Ale w samym finale ze Śląskiem Wrocław, gdzie Śląsk również naprawdę ma fenomenalną pakę tutaj z zawodnikiem, który był na kontrakcie w Brooklyn Nets. Więc tutaj też bardzo mocny zespół. No i co się okazało? Pierwsza kwarta 20 bodajże chyba do 13. Wysokie prowadzenie 26 Kinga, do 13. Tak jak meczu z Treflem. Wysoko prowadzili w obu spotkaniach i tracili to prowadzenie z biegiem spotkania. Już miałem do ciebie dzwonić i mówię, kurde, patrz Dominik, kurde, piękną koszykówkę grają. Tak, bo naprawdę zespół Kinga ma wszystko. Mają strzelców, mają zawodników podkoszowych. Chad Brown, który lata nad obręczami. O tym sobie pewnie powiemy. Tak, Andy Mazurczak, który świetnie dryguje zespołem. Mają strzelca Whiteheada. Woodarda, przepraszam. Whitehead to ten z Brooklyn Nets. Woodarda, któremu kompletnie ten mecz nie wyszedł, bo ma naprawdę dosyć słabo, ale jest strzelcem. Widać to, że po to został zatrudniony w Kingu Szczecin, żeby zdobywać punkty i prędzej czy później te punkty będzie zdobywał. Świetny zmiennik Myers. Więc ten zespół jest naprawdę mega kompletny. No i weteran ma Tony Meyer. Trzeci sezon bodajże już w Kingu. Tak, a wcześniej w Zastalu w polskiej lidze grał, więc tego strzała ma za trzy. Bardzo niewygodny, wysoki zawodnik, który rozciąga grę na pozycji numer 4. No wyglądało to fajnie, ale później od pierwszej kwartki klocki zaczęły się sypać i wszystkie trzy kwarty niestety przegrane. Dokładnie, no James Woodard, o którym mówiłeś, on przyszedł do Polski z Ligi Tureckiej, bardzo mocnej Ligi Tureckiej, grał w Darussaface, Stambuł, także w klubie naprawdę solidnym, tam średnio 12 punktów na mecz, ale co ważne 45% skuteczności za 3, a więc gracz taki naprawdę z wyższej półki, ale jeszcze w Polsce tego nie pokazał. Na razie w Polsce to jest taki zawodnik trochę zagubiony, to samo można powiedzieć o Kasimie Nicholsonie, który trochę zastępuje tego Cuthbertsona, rok wcześniej grającego w Kingu, to jeszcze nie jest ten poziom. Nicholson nie prezentuje tak dobrej gry, to jest chłopak z Ligi Węgierskiej, a więc to on też chce się pokazać na pewno w Kingu. Ale Zach Calberson dwa sezony grał w Kingu i pierwszy sezon też miał bardzo podobny. Mnie też również nie przekonał Nicholson, aczkolwiek to zawodnik, który będzie zarówno przydatny po jednej i po drugiej stronie parkietu, bo i obrona jest jego domeną i tak jak mówiłeś, jest takim protoplastą Calbersona w Kingu Szczecin i myślę, że to tylko kwestia czasu, kiedy eksploduje. Dokładnie. Mówimy sobie tutaj o zawodnikach zagranicznych na razie Kinga, ale też musimy sobie powiedzieć trochę o sztabie szkoleniowym, bo tam jest wałbrzyski akcent, o czym wielu ludzi może nie wiedzieć. Kuba Lewandowski, team manager, czy też kierownik drużyny Kinga, to jest chłopak z Wałbrzycha, wychowany Górnika. Grał do końca kategorii juniorów tak naprawdę, bo to jest chłopak, który po liceum, po drugim liceum wyjechał z Wałbrzycha i to jest bardzo ciekawa historia na studia do Anglii. Studiował w Wolverhampton, studiował tam trenowanie i zarządzanie w koszykówce w Anglii. W ogóle brzmi to naprawdę surrealistycznie, ale to się naprawdę wydarzyło. Ja mam trochę też sentyment do Wolverhampton, bo ja na swoich praktykach studenckich w tym regionie byłem. To jest miasto blisko Birmingham, to jest takie... Z piłką na żółkach. Tak, to jest takie, dokładnie, to jest takie trójmiasto, Wolverhampton, West Bromwich, Birmingham. To są obok siebie miejscowości. Nawet chyba Kuba miał praktyki w West Bromwich Albion, w tym klubie piłkarskim. Zapytamy go w piątek. Tak, miałeś okazję z nim rozmawiać, na pewno zaraz powiesz więcej, co ci przekazał. Ja tylko jeszcze dodam, że to jest chłopak, który pracował w Zastalu Zielona Góra, jako asystent trenera, drugi czy tam trzeci. Tak, zaczynał też tam takim scoutem. Tak, był tak, scoutem, pracował z trenerem Filipowskim, z trenerem Tabakiem, z Andrzejem Urlepem, a ostatnio z Arturem Gronkiem w starcie Lublin, jeden sezon jako asystent. No i teraz jest w Kingu z trenerem Miłoszewskim, z którym też się zna przecież z Zielonej Góry. No i z Kubą rozmawiałeś, tak? Co ci przekazał? Tak, rozmawiałem z Kubą. Bardzo sympatyczny facet.
Wciąż młody, 32 lata. Wciąż młody, tak, którego tak naprawdę, że tak powiem, nie wyróżniał się jakąś taką rzeczą, którą trzeba się wyróżniać na takim właśnie takich stanowiskach, jakie piastuje. No jest kierownikiem zespołu w Kingu i zadzwoniłem do niego, zapytałem, jak tam to wygląda i podpytałem ogólnie o wszystko, no bo umówmy się, King przez ostatnie 2 lata, no to praktycznie zgarniał wszystko, mistrz Polski, wicemistrz Polski, więc tutaj jak się nie uczyć, to tylko od najlepszych. Mhm. No i Kuba opowiadał, że atmosfera w zespole jest fantastyczna i mimo to, że jakby skład zbudowany jest tutaj naszego piątkowego rywala z głową, nie ma tutaj przypadkowych ludzi, wszyscy się lubią, wszyscy się szanują. Na czele wszystkiego stoi generał Andy Mazurczak, który rządzi w szatni, który chłopak jest... Chłopak z Chicago, który tutaj, mimo to, że jest niski, ma niesamowitą charyzmę i to widać na boisku. Zresztą to, co powiedział Woodhead, tak? Dobrze? Woodard? Nie, zawodnik ze Śląska Wrocław. Whitehead, przepraszam Państwa. Powiedział, że gra skończyła się dla Kinga w finale ze Śląskiem, kiedy zabrali grę Mazurczakowi. Zaczęli go tam mocno atakować i skończyła się gra. To świadczy tylko o tym, że on jest dyrygentem całej tej organizacji i to jest fajne. Ale ja jego akcje z Chadem Brownem, czyli nowym środkowym Kinga, są niesamowite. To jest sól koszykówki, to jest zasłona, to jest pick and roll, to jest wsad, to tylko to takie ogląda, akcje, to się ogląda w większości w NBA. Chad Brown dla mnie to taki bardzo podobny zawodnik do Matthewsa Lesorta, człowieka, który wygrał Euroligę z zespołem Panathinaikosu Ateny, mega atletyczny człowiek, nowoczesna koszykówka, bieganie do przodu, jedynie co mu brakuje to granie tyłem do kosza tak naprawdę, ale tutaj niesamowity, energiczny człowiek, który podobno jest bardzo sympatyczny, z pochodzenia z Karaibów. Wiecznie uśmiechnięty. Kuba powiedział, że jakbyś go obudził o 4 rano w nocy, to byłby uśmiechnięty, więc szukamy tutaj pozytywów. Cieszymy się, że takich zawodników możemy gościć tak, w Polsce i to widać, że ta gra, którą on prezentuje, ta gra go cieszy i to jest... To jest fajne. Jeżeli chodzi o takie organizacyjne sprawy, to myślę, że Kuba dał takich parę wskazówek mi nie do końca związanemu jakby z klubem, ale to jakby mam przekaz, mogę porozmawiać, myślę, że na końcu możemy o tym już jakby podsumowując, skończymy spotkanie, jak to organizacyjnie u nas w regionie, tak żeby wszyscy cieszyli się tą koszykówką ekstraklasową jak najbardziej. Kuba, pytałem go, czy jest boom na koszykówkę w Szczecinie. Powiedział, że nie. To jest trochę smutne, prawda? No bo jednak jest klub dobrze finansowany przez pasjonata, prezes Król, który finansuje klub. Ta nazwa King, no to wynika z nazwiska prezesa Króla, z jego firmy. Apartamenty, tak? King Apartments. I też hurtownie bodajże. Tak, więc tutaj ta nazwa, no takich ludzi trzeba w koszykówce, że tak powiem, pozytywnie zakręconych. Chciałbym, jakbym go tylko zobaczył, usicnąć mu rękę i podziękować za to, co robi dla polskiej koszykówki, bo jest to nie lada wyzwanie, jest to taki typ prezesa, który wykłada swoje pieniądze, rządzi w klubie i co się okazuje, rządzi dobrze, bo skoro przez ostatnie... Bardzo wypłacalne też jest taka bardzo wypłacalne, ludzie, zawodnicy chcą tam grać. W mieście, no Szczecin też jest dużym miastem w Polsce, więc jest takim atrakcyjnym miejscem, żeby grać blisko Niemiec, więc też jakby tutaj na pewno ta logistyka ma jakiś wpływ. Typ, właśnie mówię, prezesa takiego, który kocha koszykówkę. I ma siedzi na ławce rezerwowej, prawda? Siedzi na ławce rezerwowej. Obok trenera żyje. Gorzej, jak mu się znudzi to wszystko, to wtedy to pada. Tak. Ale w tym jest właśnie sukces, że ten prezes wie, do tego mamy miasto, nie ma większych jakichś innych sponsorów strategicznych, którzy nagle powiedzą, że czegoś nie będą finansować albo wycofają się. I tak naprawdę prezes jest odpowiedzialny za większość tam finansowania razem z miastem. Tak, mówiłeś o Chadzie Brownie i porównywałeś go do Matthiasa Lesorta i panowie rywalizowali ze sobą w lidze greckiej w ostatnim sezonie, no bo Chad Ford grał w Patras,
w lidze greckiej właśnie tam średnio zdobywały 12 punktów i 9 zbiórek, a więc bardzo solidne statystyki. A na studiach Chad Brown występował na Uniwersytecie Centralnej Florydy razem z Taco Fallem. To fanom NBA nazwisko dobrze znane, gigant 2,29 wzrostu. To jest chłopak, który grał w Bostonie, grał w Cleveland Cavaliers, a obecnie w Chinach gdzieś tam był widziany. A więc postać, która była no, taką czołowa, tubaczowa postać na Uniwersytecie Central Florida. Natomiast Brown był taką postacią trochę w cieniu Taco Falla, nie tylko chyba jeżeli chodzi o wzrost, ale też tutaj o te statystyki. No ale Chad Brown na pewno tutaj pokaże nam się z efektownej strony. My też tutaj ważne, żeby Państwu dodać, nagrywamy ten odcinek przed meczem w Lidze Mistrzów Kinga Szczecin. To spotkanie odbędzie się no tak naprawdę... No chyba dzieje się nawet teraz, tak, kiedy my nagrywamy ten program i nie jesteśmy w stanie opowiedzieć o tym, jak poszło Kingowi w spotkaniu z Petkimsporem, turecką drużyną. Na pewno nawiążemy sobie do tego meczu przy kolejnym odcinku, jak będziemy omawiać spotkanie z Kingiem, które już się wtedy odbędzie, jeżeli chodzi o Górnika. Jeżeli chodzi o tą Ligę Mistrzów i Kinga, no to tutaj są też ciekawi rywale, no bo jest ten Petkimspor z eliminacji, turecka drużyna z miasta Izmir, ale też jest Filu Ostenda, klub belgijski. I jest przede wszystkim Unikaha Malaga z Olkiem Balcerowskim, który zawita do Polski, zawita do Szczecina. Unikaha jest faworytem tych rozgrywek. Będzie bardzo trudno powalczyć drużynie Kinga z Unikachą. A zobacz teraz, jaką masz skalę. Grasz z Unikachą i potem jedziesz do Wałbrzycha na przykład na mecz ligowy. No tutaj już my dotykamy powoli przez jedno uściśnięcie dłoni tej wielkiej koszykówki. Tak, tak. No tutaj z jednej strony... Szukamy jakby szansy nawet w tym, bo taka sinusoida i utrzymywanie się często na wysokim poziomie, na przykład jeżeli grasz tak jak taki super puchar i musisz jakby, zawodnicy motywują się, tak, no jest to jakiś tam mecz czy w Lidze Mistrzów i nagle jedziesz do Wałbrzycha, do Beniaminka, nie wiem, budżet ileś tam mniejszy, powiedzmy zawodnicy troszeczkę mniejszego kalibru, no to będzie troszeczkę łatwiej. I często się właśnie zderzają takie drużyny z rzeczywistością, że nie mają wystarczająco jakby motywacji do tego, żeby takie mecze wygrywać. Często przegrywają. No mamy przykład Turowa z Gorzele z 2007 roku, kiedy przyjechał na inaugurację do Świebodzic, bo tam wtedy graliśmy swoje mecze. Jak to Kuba dzisiaj powiedział, też nawiązał do tego porównania, znaczy do mojego porównania i mówi, że nawet chyba z lepszym składem niż teraz ma King. Patrząc na, tam był David Logan, tam był Drobniak, rozmawialiśmy już o tym, nie będziemy tego powielać, no i tam Górnik wygrał. Trzymamy się tego, że tak będzie i w piątek. Dokładnie, tutaj płynnie przyszedłeś do tych naszych meczowych pinesek, które przygotowałem. Tutaj jest właśnie wątek alley-oop alert, czyli ta historia Chad Brown, Andy Mazurczak, te kapitalnie efektownie wyglądające akcje pomiędzy tymi graczami. Jest temat też zdrowia Joshua Pattona, bo czy Darek Wyka poradzi sobie z Chadem Fordem? To jest bardzo wyskakany gracz, mówię tutaj o Fordzie, dlatego bardzo chcielibyśmy Pattona zobaczyć w obronie, czy on sobie poradzi z Fordem. Wiesz co, ja z Brownem. Z Brownem oczywiście, tak. Ja myślę, że taką mam nadzieję, że Joshua Patton jest takim zawodnikiem jak Chad Brown. Bardzo podobnie też wyglądają zawodnicy. Z tego, co oglądaliśmy highlight, czyli takie najlepsze zagrania, no to tam dużo takich efektownych zagrań było po stronie Josha, więc mam nadzieję, że to się uda. No i będzie musiał tak czy siak postawić się. Tak. I tak jak mówisz, Darek Wyka jest centrem bardziej takim, powiedzmy, typowym podkoszowym zawodnikiem, mniej biegającym, mniej mobilnym niż Chad Brown. No i co za tym idzie, mniej skocznym. Ale Darek swoje, że tak powiem, z niejednego kibla podepił. I tutaj w tym momencie po to został sprowadzony człowiek do zadań specjalnych pod koszem. Jest mega doświadczonym zawodnikiem i na pewno nie da sobie nadmuchać w kaszę. Mówię, byłem na meczu sparingowym blisko kosza, blisko ławki. Widziałem, jak on żyje całym tym zespołem. Tam Grzesiu Kulka upadł na parkiet, gdzieś tam leży, on tak od razu do niego podszedł. Dobra, tam wiesz, wstawaj, chłopie, nie udawaj. Oczywiście w cudzysłowiu, tam gdzieś chyba w twarz dostał ręką Grzesiu. I to poszło. Taki, wiesz, Rodman, nie?
Wiesz, tak, tak, tak. Gdzieś tam trochę sprowokuje, trochę może, no, może gdzieś tam będzie. Ale charyzmatyczna postać. Charyzmatyczna postać, tak, tak. Tak, kolejny wątek z naszych pinesek to jest sytuacja Todrika Gouchera, czyli ta sinusoida formy, no bo to jest zawodnik, który ze Stalą Ostrów w meczu sparingowym zdobył bodajże 21 punktów, był czołowym strzelcem Górnika, a w kolejnym spotkaniu 0. Jest ta forma trochę nierówna. Jakiego Gouchera zobaczymy w meczu z Kingiem? Bo ja chyba nie wiem, co ty o tym myślisz. Ja bym jednak bardziej liczył na zawodników, którzy potrafią co mecz rzucić, powiedzmy, po 11 punktów. Powiedzmy dwa mecze 11-11, a nie gościa, który rzuca 21, a w kolejnym 0. Bo to też 3-22. Tak? O tym rozmawialiśmy w odcinku Ananasy. Asy i Ananasy. I mówiliśmy, ja przynajmniej z tego, co pamiętam, stawialiśmy na Ajka, że Ajk będzie najbardziej równy. Patrząc po statystykach w lidze, jakich grał, było to bardzo równo. Te punktowanie było 10, 15, 9, 12, a Todd miał taką sinusoidę, nie? 8, potrafił 24 rzucić, 21. No i tutaj jak na strzelca wypadało, jak będzie wpadać, no to będzie wpadać, nie? I ja myślę, że tutaj dużo będzie zależało od tego duetu Alterika i Todda. Mike wychodził z ławki w meczu sparingowym, nie wiem jak to trener będzie układał dalej, bo ten firepower gry musi też być z ławki, to musi być jakaś taka ciągłość, nie można wszystkich wypuścić do jednej piątki. I dużo będzie zależeć od na pewno od Gilberta, żeby dobrze tą piłkę rozprowadzać. No niestety ma takie inklinacje Alterik do tego, żeby kozłować, czasem kozuje piłkę, po prostu wszyscy patrzą, nic się nie dzieje. I tak to było, mówię, widoczne na sparingu, ale myślę, że się dogadają. Tak, i kolejny wątek to jest głębia składu, o którym musimy sobie powiedzieć, no bo mówiłeś wcześniej o Kingu, jest ten Tony Meyer, jest Nicholson z ławki, jest Myers, a więc to powiedzmy, oni wszyscy mogą z ławki wchodzić, tak. Bo w pierwszym składzie możemy zobaczyć Brauna, Żołnierewicza, Dziewę, dwóch reprezentantów Wójcik Polski. Wójcik wyszedł w pierwszej piątce w Superpucharze, tak? Wójcik był w pierwszej piątce, więc zobaczymy, czy to będzie z ławki, czy znowu zagra w pierwszej piątce. Powiedzmy, że Udart jest w pierwszym składzie, oczywiście Mazurczak, no to wtedy mamy tych trzech Amerykanów z ławki, to jest nieprawdopodobna siła. Natomiast Górnik, tutaj zakładamy sobie, że Patton gra, no to powiedzmy, że piątka będzie Patton, Kulka, Berzins, Gouchér, Gilbert i z ławki mamy z takich mocnych zawodników Ike'a Smitha tak naprawdę tylko, który ma problemy z barkiem. A więc tutaj jednak ta siła rażenia wydaje się Górnika dużo mniejsza, jak oni sobie z tym poradzą. No tutaj 100% trafne uwagi. Krzysiu Jakubczyk też jak wyszedł na sparing, to widać było troszeczkę tą różnicę, aczkolwiek Krzysztof jest mega doświadczonym zawodnikiem, nie podpala się na pewno, ale widać było troszeczkę różnicę tutaj po prostu w atletyce, w sile fizycznej, w tym wszystkim, więc myślę, że kluczem będzie tutaj utrzymywanie zdrowia i przede wszystkim kondycji tych zawodników, żeby oni mogli wytrzymywać te mecze, no ale są jeszcze inne rzeczy oprócz kondycji i siły fizycznej, czyli faule, tak? No każdy zawodnik może popełnić 4 faule za piątym, schodzi z boiska i to też troszeczkę obnażyło właśnie tą krótką rotację. Piotr Niedźwiecki, rozmawiałem z Piotrkiem przed meczem, mówił, że końcówka listopada, początek grudnia powinien być gotowy, ale nikt tutaj nie ma presji takiej, słuchaj, musisz, Piotrek, wychodź, tak? I to też, umówmy się, że Piotrek nie będzie zbawieniem, jakby bardzo bym chciał i tego też wszyscy, myślę, Państwo by chcieli, ale Piotrek po kontuzji raczej od pierwszych minut, który spędzi na parkiecie, no nie będzie tutaj cudów wyczyniał na boisku, nie mając tyle taki rozbrat z koszykówką. Więc może być ciężko. Nasz MVP w finału ligi, Damian Durski, od dwóch meczów nie wychodzi, że tak powiem, z ławki, z dresu, jak to się mówi, więc też nie jest w grze w tym wszystkim, ta ławka jest naprawdę krótka. Zobaczymy, czas pokaże. Tak, i ostatni wątek. Liga długa. Dokładnie, ostatni wątek, o którym możemy sobie powiedzieć, to jest ten Turów, o którym wspominałeś dosłownie na chwilę, jeszcze do tego wrócę, bo graliśmy z Turowem w pierwszej kolejce po powrocie do Ekstraklasy, to był wicemistrz Polski. Teraz gramy z Kingiem Szczecin w pierwszej kolejce po powrocie do Ekstraklasy, to jest też wicemistrz Polski. Tamten mecz był absolutnie legendarny, historyczny. Nikt nie spodziewał się, że Górnik powalczy z Turowem. Wygrał, odwracając losy spotkania, odrabiając ogromną stratę, wygrał wtedy minimalnie.
czy teraz będzie podobnie. No są na to szanse, dopóki piłka w grze, oczywiście jasne, szanse jasne. W dalszym ciągu są. Jednak wiadomo, że te typowania przed sezonem ekspertów stawiają Górnika dużo niżej. King jest typowany jako może mistrz, może wicemistrz Polski, jest w absolutnym topie według ekspertów. Natomiast Górnik był typowany na miejscu 12 przez Grzegorza Szybinieckiego, czy też nawet 13, dokładnie 13 przez portal Superbasket. I wtedy właśnie ten Grzegorz Szybiniecki, który swoją drogą teraz zmienia redakcję i będzie pisał już dla innej redakcji, ale jeszcze w Superbaskecie on mówił o Górniku wtedy tak, ja pozwolę sobie zacytować jego słowa. Patrząc na skład Wałbrzysza, nie przewiduję innego scenariusza niż pewne utrzymanie, ale jednocześnie mam spore wątpliwości, czy w składzie Górnika jest na tyle jakości, by wspiąć się wyżej, choćby do walki o play-in. My nie ukrywamy, że naszym marzeniem jest zobaczyć Górnika w fazie play-in, ale to miejsce 13 no, też chyba bierzemy w ciemno, bo to jest pewne utrzymanie w lidze. To jest miejsce może nie za wysokie, ale gdzieś jednak bezpieczne, bo mamy 16 drużyn, wiem, że tylko jedna spada, więc no, chcielibyśmy jednak Górnika zobaczyć w kolejnym sezonie też wylicie. Tak, tak. No, historia jakby nie tylko Górnika, ale Polskiej Ligi, mam tutaj dużo, dużo analogii. Większość albo Beniaminków ostatnich lat utrzymywało się, czy to Sokół Łańcuch, tak. Czy to Asta, Astoria Bydgoszcz. Te zespoły, Dziki Warszawa, te zespoły swoje pierwsze sezony przetrwały i to tam było, było dosyć fajnie. 13 miejsce na pewno daje nam, tak jak mówisz, upragnione utrzymanie, że tak powiem, no nie chcę też tego tak gloryfikować, że 13 miejsce to będzie wow, spełnienie naszych marzeń, bo tak nie będzie, ale z pozycji klubu i z pozycji tego, co chcemy robić dalej, jest to takie ciepłe kapcie do tego, że nie generujemy kosztów w trakcie, no bo później znowu play-offy powiedzmy, czy play-iny to są kolejne mecze, które trzeba rozgrywać, trzeba jeździć na wyjazdy. Ja nie mówię, że my nie mamy na to budżetu, broń Boże, tutaj wykonują świetną pracę na przekór wszystkim tym, którzy są sceptyczni i zawsze powtarzali, po co do tej ekstraklasy wchodzicie, jak nie macie pieniędzy. Pieniądze są, prezes zapewnił, pracuje na to sztab naprawdę ludzi, których też osobiście znam i chwała im za to, że dzisiaj możemy ten program tworzyć, między innymi został stworzony po to, że Górnik gra w Ekstraklasie. Takie 13 miejsce, tak jak mówisz, 13-12 wzięlibyśmy dzisiaj i to byłoby super, że znowu moglibyśmy w elicie oglądać Górnika, a każdy na pewno sezon rozegrany w Orlen Basket Lidze będzie mega doświadczeniem dla wszystkich. Dla zawodników, dla trenerów, dla pracowników klubu, dla kibiców, do tego, żeby utrzymywać się jak najdłużej w elicie. Dokładnie tak. Ostatni mecz w Ekstraklasie Górnicy zagrali 18 marca 2009 roku. Wtedy przegrali wyraźnie z Polfarmą Starogard Gdański, ale to był zespół już tylko złożony z Polaków. Górnik wtedy miał problemy organizacyjne. Zostali tylko gracze z polskim paszportem. Tak naprawdę 5 graczy, prawie wszyscy po 40 minut wtedy na parkiecie. Tak. Zmiennikami byli wychowankowie, już tylko 19-punktowa porażka wtedy Wałbrzyszan. No i nie chcemy, żeby tak powracać do Ekstraklasy w podobnym stylu, jeżeli chodzi o wynik, prawda? No to pożegnanie było dosyć drastyczne. Oczywiście patrząc na tych chłopców, którzy dostali szansę gry w Ekstraklasie, no to na pewno jest spełnienie marzeń. Mhm. Bartek Ratajczak, Hubert Murzacz, tak. Najmłodszy zawodnik. Damian Pieloch także. Damian Pieloch, no chociaż Damian już troszeczkę wcześniej grał. Więcej, ale tutaj Adaś Adranowicz, pamiętam, tak. Oskar Młynarski, czyli bratanek. Dawid Wrona także tak, na ławce wtedy. Więc to są chłopcy, którzy tak naprawdę oprócz tam powiedzmy Bartka Ratajczaka nie zaistnieli w jakiejś koszykówce, powiedzmy wyżej niż druga liga, więc na pewno to było spełnienie marzenia. Dla nas to było przykre doświadczenie, że tak się wydarzyło. No, miejmy nadzieję, że tak nie będzie. A niestety na to wpływ tylko i wyłącznie miały pieniądze. Dokładnie tak. My powoli zbliżamy się do końca. Ty też wiem, że masz apel do kibiców, trochę nawiązując do Kuby Lewandowskiego, jego słów. Tak. Chciałbym jakby, żeby nikt nie popadał ani w euforię, ani w stan takiej złości po tym, że jak mecz jakiś tam zostanie wygrany, czy mecz zostanie przegrany, sezon jest bardzo długi, utrzymujmy jak najbardziej, jak najwięcej naszą tożsamość koszykarską w Wałbrzychu, żeby być to w Ekstraklasie. Nie zwalniajmy, ani nie kupujmy nikogo po jednej czy dwóch kolejkach. Dajmy tym ludziom pracować, dajmy tym ludziom grać. Udowodnili nam wszystkim,
że awans, plan był 3-letni, w pierwszym sezonie jakby istnienia spółki awansowaliśmy do ekstraklasy, wszyscy się tego uczą, dajemy szansę pracownikom nauczyć się grania i funkcjonowania w realiach Orlen Basket Ligi, bo nie tylko poziom sportowy podnosi się z poziom organizacyjny i tutaj Kuba, który pracował w tylu klubach ekstraklasy, na pewno o tym wie, powiedział mi to i jeżeli mamy możliwość powiedzenia to przed kamerą, to bardzo byśmy chcieli wszystkich, żeby uzbroili się w cierpliwość, czy w jedną, czy w drugą stronę. Mistrzem Polski po jednym meczu wygranym nie zostaniemy, po jednym przegranym meczu na pewno nie spadniemy, więc trzymajmy kciuki i chodźmy na mecze, wspierajmy nasz klub, bo to jest elita, do którą tysiące minut tak i godzin było. Tak. Ponad 5000 dni. Tak. Dni, ponad 5000 dni, żeby się znaleźć, więc bądźmy tutaj na dobre i na złe w każdym momencie z drużyną. Dokładnie tak. Jeszcze tylko nawiążę do tego, że no, zachęcamy Państwa do śledzenia hashtagu S3Kwarty, pod którym więcej informacji w social mediach o Górniku, o koszykówce, o tym, co się dzieje w wałbrzyskim baskecie. Też zachęcamy do udziału w menedżerze PLK, bo tutaj mamy taki plan stworzenia sobie własnej ligi, stworzenia takiej zabawy menedżerskiej, gdzie można sobie wybierać swoich zawodników i przez cały sezon zbierać punkty, rywalizować pomiędzy sobą w takiej wspólnej lidze, we wspólnej grupie, pobawić się trochę tą koszykówką, promować ją jeszcze bardziej w naszym regionie. Myślę, że może być ciekawie. Ja już taką drużynę stworzyłem. Zachęcam Michała, żeby też taką stworzył. O meczu, powalczymy. Tak, o meczu z Kingiem sobie pewnie porozmawiamy już po tym, jak on się odbędzie w kolejnym odcinku. Tak. Na razie to tyle, jeżeli chodzi o odcinek numer 4 syndromu trzeciej kwarty. Dziękujemy za te wyświetlenia na YouTubie. Tak jak Dominik powiedział, Facebook ruszył, zapraszamy tam serdecznie. Tam trochę innych też ciekawostek graficznych przede wszystkim. Coś tam mamy powycinane. Na razie raczkujemy, ale świat stoi przed nami otworem. Dokładnie do zobaczenia. Tak. Do zobaczenia. Rozwijamy się. Trzymajcie się. Cześć.